tygodnie, ale w końcu nadszedł ten moment. Już dzisiaj oficjalnie zainaugurujemy kolejny sezon rozgrywek Energa Basket League. Naszym pierwszym przeciwnikiem w sezonie 2021-2022, którym zmierzymy się tutaj w hali na Bemowie, będzie Asseco Arka Gdynia. Czujnie jak ważko zawsze. Dawaj. Ale kurde, piszczelami się stukniemy. Żeby się zalało. Na low kinga. Ty powinieneś low kingi w znak drogowy, na żeby to wzmocnić. Bramkę. Go break. Słok. Wszyscy? Dawaj, let's go! Za chwilę przed nami pierwszy mecz nowego sezonu Energa Basket League. Podekscytowany? Oczywiście. No, mamy za sobą 7-8 tygodni ciężkich treningów. Po to to wszystko robiliśmy, żeby dzisiaj właśnie wejść na boisko i zacząć sezon. Tutaj w Warszawie? Tak, mój pierwszy. Jak wrażenia? No jest super, w ogóle fajnie, że można się spotkać tutaj na miejscu, atmosfera jest naprawdę fajna. No ja jestem z Gdyni, ale mimo wszystko jestem za Legią serduszkiem, także panowie dają radę. Widać, że chłopaki zaczęli dosyć nerwowo, ale to była kwestia czasu tylko, kiedy maszyna ruszy i początek czwartej kwarty, już było widać, że potencjał tej drużyny jest ogromny, także teraz już bezpieczna końcówka. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy niż w tamtym roku. Mam nadzieję, że Legia powalczy o najwyższe cele. To jest mój pierwszy mecz. W Warszawie znalazłem się przypadkowo, ale no, nie żałuję. Są fajne emocje, także jest atmosfera. A tobie podoba się mecz? Podoba się mecz? Tak. Rozumiem, że będziesz kibicować dalej. Będziemy? Na pewno będziemy.
Czyli jeszcze nie raz zobaczymy? Na 100%. To jest mój pierwszy mecz, ale na pewno nie ostatni. Atmosfera jest fantastyczna, kibice dają z siebie wszystko. Zawodnicy to już w ogóle, tak mi się wydaje, naprawdę jest fantastycznie. Jest pełna hala, właśnie o to chodziło. I dla takich chwil, dla takich momentów, dla takich emocji przede wszystkim my tu wszyscy przychodzimy i mam nadzieję, że wszyscy przyjdziemy w pełnym składzie, będzie pełna hala na następnym meczu. No i co? I będziemy wygrywać, no bo nic nam innego nie pozostaje. Wygrywamy ten mecz, wygrywamy Mistrzostwo Polski, a później idziemy do NBA i wygrywamy też NBA. I Chicago Bulls, i Los Angeles Lakers, w ogóle ten. Jesteś tutaj chyba jedną z osób, która najbardziej zagrzewa do kibicowania, prawda? Niechcący, to ja tak emocje, co mogę powiedzieć, no. Tak wyszło, tak wyszło. Kocham to, ja to po prostu uwielbiam. To mecze koszykówki, mecze siatkarzy, mecze piłkarzy Legii Warszawa, to nie są tylko mecze, to jest styl życia. A i zachęcam wszystkich do kupowania karnetów i koledzy też zachęcają do kupowania karnetów, prawda? Nie tak. Trzeba kupować karnety, trzeba chodzić na mecze, trzeba kibicować, trzeba dopingować. No. Całą sercem z drużyną. Dokładnie. I tu wszyscy ci państwo też są za Legią Warszawa. Legia Warszawa! Legia Warszawa! Damy mocno!